Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Puchar Świata powoli zaczyna dobiegać końca, w zasadzie do finału, czyli można powiedzieć początku największych emocji. Magnus Carlsen przechodzi do finału, moi drodzy, po ciekawym meczu z Nijatem Abasowem. Bardzo ciekawy zawodnik, który można by powiedzieć napędził wielkiego stracha byłemu mistrzowi świata i zaraz tę partię przedstawię. Tak, Magnus na pewno zagra w finale i jest to jego zapewne największe marzenie teraz, żeby wygrać ten Puchar Świata, gdyż jeszcze tego w życiu nie osiągnął. Zapraszam serdecznie do naprawdę ekscytującej partii. Magnus gra kolorem białym, a Abasow gra kolorem czarnym. E4, C5, skoczek na F3, skoczek C6, goniec na B5 ze strony Magnusa, jest ruch E6 i tutaj wybicie na C6 nastąpiło gońcem, BC i posunięcie B3. Magnus, jaki debiut by nie zagrał, na pewno będzie czuł się w nim dobrze i będzie wiedział, co się przede wszystkim w nim dzieje. Posunięcie D6 ze strony czarnych i od razu ze strony Carlsena nastąpiło E5. Tutaj czarne wybiły na E5. Powiem wam szczerze, te struktury są dla mnie kompletnie obce. Jakbym miał wybierać kolor, jakim chcę grać tę partię, to wolę białe zdecydowanie, ale to tylko wynika z tego, że są zdwojone pionki i rozszczepione. Dużo wysp pionowych i fajnie na pewno łatwiej byłoby to grać białymi. No czarnymi na pewno trzeba tutaj dużo znać niuansów, żeby grać to dobrze. D3 ze strony Magnusa to przytrzymuje tutaj oczywiście te pionki, które miałyby okazję się rozszczepić. Posunięcie F6, w ogóle jakby grał tutaj ktoś inny, no name, to bym powiedział, co to za dziwne ruchy, ale to jednak jest obrona pionka, jakby nie było. Skoczek z B na D2, skoczek na H6, w ogóle skoczki na bandzie, szachy w dzisiejszych czasach no naprawdę nabierają nowego znaczenia. Skoczek oczywiście przejdzie na F7, gdzie będzie stał lepiej. Wieża G1 ze strony Magnusa, kolejny ruch, który jest dziwny, ale do bólu logiczny. Chcemy grać po prostu G4, G5, uderzać z tej strony. Goniec A6 ze strony Abasowa i tak naprawdę nie rozumiem tego posunięcia, co tutaj autor miał na myśli. C4? Nie sądzę. Goniec w tym kompletnie nie pomaga. Nie wiem, może po prostu chciał wyprowadzić gońca. G4 ze strony Magnusa, skoczek zagrał na F7, hetman E2. Oczywiście tu jest rozwój figur. Goniec E7, goniec B2 i białe już są rozwinięte lekko figurowo. Hetman zagrywa na A5 i posunięcie C4. Tutaj jest to oceniane jako ruch słaby, ale uważam, że przytrzymanie tych dwóch pionków ma sens. Słabość może polegać na tym, że tutaj pionek D3 może mieć problemy w przyszłości. Ciekawą alternatywą było zagranie na przykład A4 z planem długiej roszady. No ale poszło C4, to poszło. G5 ze strony czarnych i H4. Magnus oczywiście próbuje gryźć na skrzydle królewskim. H6, bardzo ważny ruch, żeby przytrzymać pionka. Wieża H1 oczywiście ucieka tutaj sobie na wolną linię, gdzie będzie możliwość zbicia na G5 w pewnym momencie. Roszada długa ze strony czarnych, roszada długa ze strony białych. No i teraz właśnie pytanie, dlaczego ta roszada jest całkiem dobra białymi? Bo tutaj oczywiście trzeba brać pod uwagę, co będzie po biciu na A2 pionka, bo hetman się dostaje do króla i może się wydawać, że już się robi gorąco, ale nie. Moi drodzy, król C2 wszystko ładnie broni, a grozi wieża A1, więc hetman musi uciekać. Wieża A1, hetman na B6 i goniec C3. I tutaj białe mogłyby świetnie się rozgrywać, grożąc na przykład goniec A5. Dwie wieże mogłyby się znaleźć na linii A i celować właśnie tutaj w obóz króla przeciwnika. W tym momencie jednak hetman postanowił wrócić na C7, co jest no, lepsze niż bicie na A2. Skoczek na E4 do centrum, bicie na H4, skoczek wybija, no i zaczyna się niezła jazda. Wieża z H na G8. Zwróćcie proszę uwagę, że czarne mają cztery wyspy pionowe w tym momencie. To jest bardzo zły element struktury pionów, ale pozycja jest na tyle złożona, że może to nie mieć znaczenia. F4 zagrywa Magnus i próbuje otwierać pozycję, na co czarne przystają, skoczek wybija na F6, seria wymian następuje, hetman E6 z szachem, król odchodzi i hetman bije na F6.
Goniec C8 łapie lepszą tutaj diagonalę. Ta figura, wieża z D na E1, bardzo dobrze zagrywa Magnus. Ten pionek zostaje, on jest nieistotny. W ogóle teraz jak wieża by zbiła na D3, to wieża E7 i czarne mogą się praktycznie poddać, bo nawet jak się zasłoni wieża, tutaj niby jest obrona, ale jest hetmanem bicie na F7 i tutaj chodzi o to, że jest bicie na G8. Jeżeli wieża zbije, to hetman na G8. No, z figurą więcej wygrywa się już raczej łatwo. W tym momencie wieża zagrała na D6, hetman zbił na F4, wieża G4. Moi drodzy, ta pozycja się robi powoli równa wbrew pozorom. W ogóle bardzo dziwna ocena, dlatego że pionki są, cały czas powtarzam, te pionki są słabe, ale figury nieźle zaczynają grać, a przy okazji warto pamiętać, że są różnopolowe gońce, co daje możliwość, no, większe prawdopodobieństwo jest, że nastąpi remis niż zwycięstwo którejś ze stron. Hetman D2 ze strony Magnusa, skoczek na E5. No i teraz zagrywa Magnus król C2. Ruch nie do końca dobry. Tu przede wszystkim należałoby zagrać wieżą na E3, asekurować pionka, trzymać tutaj trzecią linię, próbować może zdwoić w pewnym momencie wieżę, ale król C2 ze strony Magnusa spowodował, że czarne zagrywają królem na B7. Co czy spowodował? Po prostu następny ruch wykonały czarne i król B7. Tutaj wieża zagrała na E3 teraz właśnie. Hetman E7, skoczek F5, hetman G6, G5, przepraszam. No i teraz znowu seria wymian. Goniec zbił na E5, wieża G2, wieża E2, wymiana. Na F5 hetman odbił i wieża H5. Tutaj też oczywiście można spróbować wieża E1, ale wieża H5, hetman F7. No i teraz Magnus Carlsen, moi drodzy, popełnia kategoryczny błąd. Hetman H2. Fatalne posunięcie. No, hetman H2 niestety tutaj jest słabym ruchem. Dlaczego? Już pokazuję, moi drodzy. Tutaj jeszcze tylko zerknę i znaczy powiem tylko, co należało grać. Należało zagrać królem na C3 tak spokojnie, profilaktycznie. Tu jakby hetman zagrał na pole 7, żeby naciskać bardzo mocno na linii, to wtedy hetman na H2. Okazuje się, że teraz po hetman H2 czarne mają fantastyczną serię ruchów. Mogłyby to wykorzystać. Hetman F1. Przede wszystkim tutaj chodzi o to, żeby hetman wszedł w obóz przeciwnika. Król czuje się tutaj bardzo niepewnie. Przykładowo, hetman by wrócił, żeby asekurować króla. Wieża G6, żeby wejść na G2 i robią się ogromne problemy, więc wieża by musiała wrócić. Wieża G1, tutaj grożą już jakieś bardzo niebezpieczne szachy, więc goniec na B2, asekuracja króla. I po szachu na B1, król C3, goniec F5 i kolejne groźby w postaci wieża D1, wzięcie pionka na D3 mogłyby się skończyć katastrofalnie dla Magnusa, moi drodzy. Ta pozycja już w zasadzie, można powiedzieć, jest przegrana białymi, dlatego że król też się chowa fajnie na G6 w razie czego, jakby tam jakaś ciężka figura doleciała do niego, ale też nie ma możliwości w tym układzie. No więc Magnus tutaj ma sporo szczęścia, dlatego że przeciwnik zagrywa wieża G6. Ale tak to jest, jak się ufa zawodnikowi ponad 2800, no ale może też nie widział po prostu Abasow, jak grać. Goniec na F4, wieża F6, goniec E3, powrót, no i tutaj białe już się czują bezpiecznie. Goniec F5, goniec zbija pionka, hetman G6 z atakiem na pionka, no niby normalnie, ale król C3. I nic się złego nie dzieje. Jeżeli goniec by zbił pionka, to jest fantastyczne bicie gońcem na A7. Tutaj grozi hetman B8, trzeba zauważyć, i mat w następnym. Jeżeli tutaj król by wybił, no to jest szybki hetman C7 i w następnym ruchu mat wieżą. Więc trzeba na to bardzo uważać. Bardzo sprytny ruch grozi goniec A7. Po wieża E6, niestety, w tym momencie wieża zagrywa na H4. Oczywiście tutaj goniec na A7 już groziło. W tym momencie po wieża H4, goniec G4 i goniec zbił na A7. Wydaje się, że ten ruch jest teraz zły. No jest tak naprawdę. Przede wszystkim tutaj jeszcze po tym ruchu, jeżeli by król zbił na A7, to jest hetman G1, król odchodzi i po prostu bijemy na G4. I białe tutaj radzą sobie kapitalnie, wygrywają te pozycje, ale Abasow teraz po goniec bije A7, dał szacha hetmanem na F6, co jest ruchem bardzo złym. Po hetman G7 różnica jest diametralna. I teraz zwróćcie proszę uwagę, po goniec D4, hetman G5.
król b4 ucieka na przykład. Znaczy ja pokazuję, tutaj pozycja jest remisowa, ale chodzi o to, że hetman chce się dostać na przykład na a5 i postraszyć, a na przykład po król b4 wieża mogłaby zagrać na e2 i mogą być problemy po stronie białych. Bardzo skomplikowane pozycje. Tutaj wieża a2 i grozi hetman na a5. Oczywiście w tym układzie po hetman g5 tutaj trzeba było grać no inaczej, może goniec b6 też jest ciekawym ruchem, bo grozi zagranie tutaj, a po wybiciu jest ta sama historia, hetman g1. Bardzo, bardzo złożona pozycja. Moi drodzy, w tym układzie po hetman f6 jest król b4 i właśnie chodzi o to, że hetman nie ma tutaj już możliwości ataku. Po hetman jakby stał na g7, to też by bronił gońca, więc można by było zbić tutaj na królem na a7 i hetman też broniłby pola c7, hetman by nie wchodził. Mam nadzieję, że moje analizy nie są aż tak skomplikowane i że wszystko rozumiemy. Moi drodzy, w tym momencie wieża zagrała na e5, d4, hetman dał szacha i c5. Tutaj Abasow poddał partię z prostego powodu. Grozi wzięcie wieży. Jeżeli wieża odejdzie, to jest tam akcja, a też jest do wzięcia goniec. No, partia pełna przebojów. Naprawdę troszeczkę Magnus miał szczęścia, ale to zwykle tak bywa, że trochę szczęścia trzeba mieć w szachach. Tym razem po stronie Magnusa. Moi drodzy, Magnus w finale Pucharu Świata. Zobaczymy, czy zagra z Pragnanandą, czy też z Fabiano Caruaną, bo tam jeszcze wynik nie jest rozstrzygnięty na ten moment. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.